Dojeżdżam do narożnika. Zaczyna już woda mi tu odchodzić. Koparka mi się tu tonie. Zobaczcie, co tu jest za glajka w tej chwili. Na tą chwilę. Samo bagno. Zaraz nam tu woda popłynie. Na kołach jadę tylko dlatego, bo odpycham się tylną łyżką, inaczej to od razu bym utonął. Opaskę mam tylko na tych ułożonych talerzówką szuwarach. Wyobraźcie sobie, że koparką wpadniecie do bagna. Życzę powodzenia, wyjechać. Dobra, bierzemy. Podnoszę przednią łyżkę. Napęd do przodu na jedynce. I odpycham się. Jeżdżam metr, napęd wyłączamy, zapieram się przednią łyżką, łap nawet nie koryguję, bo i tak mi tonie na oponach, na łapach, oparcia żadnego. Jedynym moim oparciem to są te szuwary. Gdyby nie te szuwary, to już bym dawno ginął tu pod wodą. Tak? A wybieram tak głęboko tylko dlatego, żeby ta woda mogła bokami wyciekać. Tak? Trzeba przebić się przez warstwę korzeni. Korzenie przerwiemy. Będzie tendencja do wyciekania tej wody. Bo tak to byłoby to do niczego niepotrzebne, tak? Musimy głęboko tu zrobić, gdzie tu jest najbardziej podmokłe. Woda wyjdzie. Obniżyć maksymalnie poziom wody gruntowej. Później tą wodę będziemy próbować stąd wypuścić. Zakręt. Koparka już stoi pod kątem. Jakoś tu dojadę ten kawałek. Się nie utopić całkiem. Łapa nie daje oparcia żadnego. Przednia łyżka na płasko trochę daje oparcia. Będzie ultra głęboki ruch. Te szuwary dają oparcie. Jak je się położy. Szuwary dodają dużo oparcia. Wybierzemy tu głębiej. Staram się tą wodę w jakiś sposób stąd spuścić. Tym rowem głównym lub tym rowem. Zobaczymy, którym rowem będzie to chciało pójść. Taka grajka to nigdzie nie pójdzie. Będzie się tak zamulać. Takie coś jakby się wjechało, to koniec świata. Nie ma szans. Dlatego ja tutaj jadę jakoś tak powolutku. Jak coś, to się wypchnę te kawałki. No, tam już lustro wody widać.
płynie. Cała glaja. Do zakrętu. I zaparcia nie ma co zrobić. Duży zasięg, przewraca koparkę. Bliżej się nie podjedzie, bo się wpadnie do tej glajki. To tak niewinnie wygląda. To trochę wyschnięte. To jest pulpa, tak? No. Co tu jest? Pulpa. Nie pasztet, nie nic, tylko normalnie pulpa. Tu już widzę lustro wody. Przez tą pulpę w ogóle ta woda nie chce iść. To jest kurwa zagigające, tak? Czy tu jest niżej, wykopane, a ta pulpa w ogóle nie przepuszcza wody. To jest wszystko taka się zrobiła pulpa i... Woda dalej nie chce iść. To jest... Niestety, to jak bagno. Ciąga jak bagno. Podepniemy się jeszcze dwa razy. Przyjdzie stąd wyjechać, to będzie wesoło. Niebezpiecznie. Teraz jest grubo.
albo niebezpiecznie. No jedzie w przód. Tam już mamy lustro wody. Chcemy się tej wody stąd pozbyć za wszelką cenę. Doleciałem do połączenia. Walczę tutaj ze stabilnością. Zaczyna nam łączyć się jeden lub z drugim. Już zaczyna woda schodzić z jednego do drugiego. Jeszcze raz się przestawię. Teleskop do końca i ile sięgnę, to sięgnę. Tak? Najgorsze, że tu jest najniższy punkt. Stąd nie ma jak tej wody spuścić, tak? Ona
woda jest. Zobaczymy po rowie, ile tu wlało tego rowu. Uwięziona. Teraz zobaczymy, czy jestem w stanie tu wyjechać. To. Przez te szuwary. Zobaczyć, jak ten rób wygląda tu po zalaniu. Pokażę wam coś. Tu mamy ten rów, co czyściłem od przepustu. I on jest totalnie suchy. Przeszedłem się po tamtych rowach, tam też nie ma wody. To jest taka anomalia, bo pod spodem jest glina. I wcale to nie jest glina bardzo głęboko. Zobaczcie sobie. Glina jest gdzieś, jak się tu przyjrzymy, musiałbym łopatkę wziąć. No, czyli ile tu jest? Z pół metra i zaczyna się glina, gdzieś w tym miejscu. Może to tak nie widać dobrze, ale no, tu już jest to takie biało-brązowe, tak? W tym miejscu. Tu jest do głębokości. Pod spodem znów te szuwary rosną w tej glinie. I tu mamy, jak stanę, trochę więcej jak do pasa, czyli mamy ze 120. Tam gdzieś było 150 nawet. Tu my jesteśmy na takiej górce. No i tam jest dołek. No i w tym dołku woda stoi. I tak by wyglądało, żeby tą wodę stamtąd spuścić, to by musiała iść w tamtą stronę do ambony. Ale tu przez te szuwary tam jeszcze jest za płytko zrobione. Muszę się przejechać, zobaczyć, może tam gdzieś jest niedrożność i spróbujemy tamtędy trochę to spuścić, tak? Dobra, jedziemy w tam.